Od 7 do 24 czerwca roku 1520 roku król Anglii Henryk VIII i król Francji Franciszek wzięli udział w turnieju dyplomatycznym znanym jako Pole Złotej Tkaniny. Obaj monarchowie byli w młodości, kiedy byli gospodarzami tego wspaniałego wydarzenia. Zabawiali siebie nawzajem i ponad 12 tysiącami uczestników fantastycznymi bankietami i wspaniałymi spektaklami. Wszystko było bogato zdobione spektakularnym pokazem bogactwa, przede wszystkim szalenie drogimi złotymi tkaninami. Stosunki angielskie i francuskie były jednak od wieków burzliwe, z setkami szewosz, zaciętymi bitwami i obrażeniami toczonymi przeciwko sobie. Obaj walczyli podczas wojny stuletniej, która miała miejsce w latach 1337-1453, spychając angielskie ziemie dalej na kontynent, tylko po to, by w dużej mierze utracić je w latach 50. XIV wieku pod rządami chorego Henryka VI. Napięcia między Franciszkiem i Henrykiem VIII szybko rosły. Zaledwie 7 miesięcy po tym, jak został królem Francji w 1515 roku, Franciszek przyćmił największy sukces militarny Henryka, zdobywając Tournai, podbijając znacznie potężniejsze księstwo Mediolanu. Ale Pole Złotego Płótna było częścią większego planu pokojowego, znanego jako Traktat Londyński, podpisany w październiku 1518 roku. Traktat londyński obejmował większość głównych mocarstw europejskich i uzgodniono, że żaden z tych krajów, które podpisały traktat, nie rozpocznie wojny z drugim. Miało to miejsce w nadziei, że wszyscy razem oprze się sile rosnącego w siłę Imperium Osmańskiego na południowym wschodzie. Na przykład w ramach dyplomacji traktatu londyńskiego Tournai Henryka zostało zwrócone Francji. Kluczową postacią zaangażowaną w ten pakt na rzecz rzekomego powszechnego pokoju był kardynał Wolsey, główny minister Henryka VIII. Henryk VIII początkowo zainteresował się ideą międzynarodowego traktatu pokojowego, po części dlatego, że chciał zaprowadzić pokój w chrześcijaństwie, ale po części dlatego, że nie mógł sobie pozwolić na kolejną wojnę. Z poparciem Henryka kardynał Wolsey został mianowany legatem papieskim, czyli przedstawicielem papieża, który mógł działać i przemawiać w imieniu papieża. Korzystając z tej ogromnej mocy, Wolsey stał się głównym organizatorem Pola Złotej Tkaniny. Uroczyste wydarzenie odbyło się w tak neutralnym miejscu, jak to tylko było możliwe, na wsi, między Gwineą Angielską a francuską Aldres. Nie był to zwykły turniej, ponieważ w ciągu nieco ponad 2 tygodni okolica przekształciła się ze zwykłej wsi w bogato zdobione i tętniące życiem miasto. Wzniesiono duże, ekstrawaganckie namioty, aby pomdrobieścić 6000 rok angielskich stycznia 6000 roku francuskich mężczyzn, kobiet i dzieci, towarzyszących królowi Henrykowi VIII i królowi Franciszkowi i... Aby pochwalić się własnym bogactwem i wspaniałością, Henryk wzniósł na tę okazję tymczasowy pałac, choć słowo tymczasowy nie do końca oddaje sprawiedliwość. Pałac był ogromny, a każdy bok mierzył ponad 300 stóp długości. Został zamurowany do wysokości 8 stóp, z drewnianymi ramami sięgającymi nawet 30 stóp. Drewno zostało następnie pokryte płótnem pomalowanym tak, aby wyglądało jak cegły. Przy wejściu znajdowały się słynne ozdobne złote fontanny, które nieustannie produkowały czerwone wino. Istniało wielkie pragnienie, aby wino płynęło, ponieważ Anglicy przynieśli na uroczystości ponad 40 tysięcy galonów wina oraz 14 500 galonów piwa. Było to równowartość 4 kufli piwa na każdego gościa na każdy dzień. Pałac miał również ceglane wieże, a po wejściu do środka uczestnicy byli zaskoczeni użyciem w pałacu 5000 stóp przezroczystego szkła, tak dużej ilości szkła, że Francuzi nazwali go kryształowym pałacem. W pałacu znajdowała się również kaplica i galeria, a także indywidualne przedziały dla Henryka VIII, jego królowej Katarzyny Aragońskiej, siostry Henryka Małgorzaty i kardynała Wolseya. Jeszcze innym sposobem na pokazanie ekstrawagancji były uczty. Były one liczne i niezwykle różnorodne. Oprócz niekończącego się wina i ogromnych ilości mięsa, Anglicy przywieźli ze sobą ponad 20 tysięcy ryb, w tym delfina. Dołożono wszelkich starań, aby upewnić się, że ego Henryka i Franciszka nie zostało zakwestionowane. Wśród innych skomplikowanych procedur logistycznych obliczono dokładne godziny wejścia i wyjścia każdego króla na wydarzenia, tak aby żaden z nich nie wydawał się faworyzowany nad drugim. To jednak z pewnością nie powstrzymało ich przed próbami popisywania się przed sobą. Podczas pojedynków Henrykowi udało się uderzyć rycerza w głowę z taką siłą, że złamała mu się lanca. Wydarzenia w łucznictwie pozwoliły również każdemu królowi pochwalić się, który naród był lepiej biegły w posługiwaniu się łukiem. Przez cały czas trwania turnieju król zwykle pozostawał po tej samej stronie, z wyjątkiem słynnego spontanicznego pojedynku zapaśniczego między nimi.
Uważano, że pojedynek zapaśniczy został zainicjowany przez Henryka, ale wygrał go Franciszek. Podsumowując, jak wykazał historyk Glenn Richardson, turniej nie był po prostu imprezą na rzecz pokoju ani miejscem, w którym walczyło dwóch pijanych królów, ale wydarzeniem zorganizowanym przez kardynała Wolseya w celu potwierdzenia zaangażowania króla Francji i króla Anglii na rzecz powszechnego pokoju w traktacie londyńskim. Dla obu królów pokój nigdy nie mógł być poszukiwany tylko dla samej harmonii, ale musiał mieć dodatkowe korzyści, takie jak zapewnienie sobie lojalności własnego ludu i szacunku rywali. Dlatego turniej był również polem, na którym Franciszek i Henryk walczyli przy użyciu broni widowiskowej i wspaniałej. Była to królewska rywalizacja o to, kto okaże się większym obrońcą wiary chrześcijańskiej, bardziej rycerskim przywódcą Europy i bogatszym mecenasem. Ostatecznie Henryk stanął po stronie cesarza rzymskiego Karola V przeciwko Franciszkowi, gdy Franciszek najechał Włochy w następnym roku, a tym samym pokój został zerwany. Cud, jaki pole złotego sukna wywoływało u współczesnych, a także ciągła wymiana listów i prezentów Henryka i Franciszka w latach 20 stycznia 1930 roku, XV wieku, oddają wielki wzajemny szacunek i podziw, który powstał z pamiętnego spotkania na codziennym polu złotej tkaniny. Do widzenia.